Ludobójczy terror. Wypędzenie Palestyńczyków poprzedzone zachęcającymi, w cudzysłowie zachęcającymi, rzeziami mieszkańców dziesiątków osiedli zamknęło się liczbą 700-800 tysięcy osób. Pozostałych poddano systematycznej i systemowej eksterminacji obliczonej na powolne wyniszczenie. Nawet w opracowaniu Banku Światowego Terroryzmu Finansowego. Mówi się o katastrofie humanitarnej na terenach okupowanych. Cytat: W latach 1999-2002 PKB i DNB dochód narodowy brutto na głowę mieszkańców zmniejszyły się odpowiednio o 40 i 45%. Bezrobocie sięgnęło 40% i 60%. Ludność żyje na poziomie 2,10 dolara dziennie. Konsumpcja żywności spadła o 25%. Od 1998 roku, a silne niedożywienie w gazie osiągnęło poziom 13,3%, co będzie miało długofalowe konsekwencje dla zdrowia i rozwoju społeczności palestyńskiej. Do wysłuchania całości zapraszam na linki pod nagraniem.